Thank you.
Co zresztą mogliście zobaczyć na filmie, z wykorzystaniem jedynie płaskich dłut powstała
Taka oto kompozycja, płaskorzeźba. Znajdują się na niej linie proste oraz łuki, łuki wypukłe i łuki wklęsłe. Łuki wypukłe, no nie jest problemem wykonać je płaskodutem. Przy łukach wklęsłych już, czyli przy tych łukach. Przy tego typu łuku, no już trzeba mieć trochę wprawy w prowadzeniu duta płaskiego, żeby ten łuk wyszedł płynny, ale da się to zrobić. Co właśnie mogliście zobaczyć. I no wykorzystywałem kilka szerokości dut płaskich, w sumie cztery. I tutaj jeszcze dodam tylko, że ja utrudniłem sobie nieco zadanie, ponieważ ja używałem dut stolarskich. Są to duta japońskie i one są nieco masywne. Chodzi o grubość tutaj tego elementu. I na przykład dutami Kirschen czy Feil byłoby znacznie łatwiej wykonać to wszystko, ponieważ są one chudsze. Przez to, że tutaj jest grubość tego duta stolarskiego, to tak samo faza jest bardziej uniesiona i trudniej jest wbijać duto w materiał. To znaczy, przy takiej samej sile uderzenia w dłuto japońskie, a na przykład w kirschen, dłuto kirschen wbije się głębiej i z mniejszym ryzykiem, że właśnie ta grubość dłuta wykruszy materiał po tej stronie odrzucanej. Więc, no. I aha, no i używałem też pobijaka, mojego nowego wypasionego, rzeźbionego jesionowo-orzechowego pobijaka. I do tego jeszcze jakieś tam przyrządy traserskie, czyli linia, cyrkiel, ołówek, ale tak jak zakładałem i mówiłem, płaskorzeźba powstała z wykorzystaniem płaskich dłut. Tak więc do niedawna mówiłem, że na początek wystarczą trzy dłuta, płaskie, żłobak i fałka. No to teraz pokazałem Wam, że myliłem się i na początek wystarczy jedynie płaskie dłuto. No. Całe życie człowiek się uczy. Dobra, to wszystko w tym odcinku i nie mówię kiedy kolejny odcinek, ponieważ jeszcze nie wiem, ale no jak sami widzicie, odcinki ciągle będą się pojawiały. A, no i w komentarzach możecie pisać sugestie, swoje sugestie na temat tego, co mógłbym zaprezentować w kolejnym odcinku. Oczywiście bazując na tym, co już pokazałem i co Was interesuje. Będzie to jakaś podpowiedź, co dalej z tym tematem. Dobra, miłego dnia i powodzenia przy wykonaniu płaskorzeźby płaskim dłutem. Hej!